Proszę Państwa, jestem tak zdenerwowana. Posłuchałam tutaj o kresowianach, o kresach moich kochanych. Nawet nie wiem, co powiedzieć. Chcę bardzo podziękować za uznanie mojej pracy, tak skromnej, którą mogłam wnieść jako trener kadry wojewódzkiej i kadry narodowej. Bardzo dziękuję za moje skromne wyniki i za moje uznanie. Dziękuję. 20 lat pracowałam na Związek Radziecki, gdzie też miałam wielkie osiągnięcia, medale Mistrzostw Europy i tak dalej. Cieszę się, że w ogóle zostałam tutaj uznana, bo pochodzę z Kresów i ktoś w końcu zauważył moje te wyniki. Myślę, że zależy także od społeczeństwa. Czy widzą, co robimy, czy nie widzą. Znaczy, w tym momencie udało mi się, że ktoś zauważył te moje wyniki. Uważam, że nawet teraz ta nagroda to jest wielkie dla mnie wyróżnienie i zaszczyt. I bardzo za to dziękuję. Nie wiem, czy urzędowi marszałkowskiemu, czy marszałkom, czy komu, że w końcu zdecydowali się uznać moje zasługi. Wiem, że miałam jakieś odznaki od swego, jak powiedzieć, burmistrza, jako trener roku tam. Też od Polskiego Związku miałam odznaki, też tutaj od pana marszałka. Jeszcze Bilika, od pana Buły. Zawsze były jakieś te nagrody, ale to nie były takie wyróżnienia, tylko listy gratulacyjne. Ja pracuję nie tylko w Chruścicach, ja pracuję w dwóch klubach, czyli w Zawadzku, tam gdzie mieszkam, i w Chruścicach. Ale w Chruścicach mamy teraz pierwszą ligę, ale młodzież w szkole i w Zawadzkim, i w Chruścicach. I te wyniki wszystkie są z dwóch klubów, czyli z Zawadzkiego i z Chruścic. Pracuje się w sumie nieźle. Myślę, że chociaż jestem już w takim wieku, jakim jestem, że jeszcze z jakichś 10 latek pociągnę i parę medali zdobędę dla województwa opolskiego. Były te czasy, to do 91 roku, i bardzo duży był nakład pieniężny dla zawodników. Moja córka była w kadrze, mając 14 lat miała większą wypłatę niż ja, czyli stypendium większe niż ja jako pracownik. Mam gdzieś o 10 rubli. I straszne były nakłady na szkolenie, czyli nie było, że ktoś nie miał sprzętu, że czegoś mu brakowało. Dlatego w tamtych czasach, nie wiem jak teraz tam się pracuje, no w tamtych czasach bardzo dobrze się pracowało tam. W Polsce, gdy przyjechałam, też początki były dobre, bo tak jak u nas w Zawadzkim huta była, to też były pieniądze. Dopóki były pieniądze, pracowało się dobrze. Gmina Dobrzeń Wielki była. Teraz nie wiemy, co będzie, szczerze mówię. I otrzymujemy teraz pierwszą ligę, jaką otrzymują rodzice. Myślę, że teraz gorzej jest już.